Witajcie. Dziś wraz z moją gościnią przygotujemy pyszne, sycące, ale dietetyczne danie. Ze mną Kasia Guzik, autorka Instagrama 100 kg lżejsza. Witaj, Kasiu. Witaj, Kinga. Znamy się nie od dziś, musimy wam to zdradzić. No znamy się lata. Lata tak. Się znamy i wiecie co, jak Kasia kojarzy z idealnych zdjęć słodkich wypieków. Tak jest. Twoja droga jest piękną metamorfozą. Przepięknie wyglądasz. Dziękuję. I ta twoja droga do tego pokazuje nam wszystkim, że warto walczyć. I dzisiaj nam o tym opowiesz, jak to wszystko osiągnęłaś, co? Zdradzisz Oczywiście. Nam? Oczywiście. Przygotujemy coś ultrakolorowego, bo ja uważam, że w kolorze warzyw i owoców i pełnowartościowych składników jest moc. I my mamy odżywiać nasze ciała. Tak, i taka właśnie powinna być codzienna dieta. Kolorowa, odżywcza, a przy okazji, jak może być też dietetyczna, będzie super. Ja cię poproszę tak, obierzesz może cebulę, a ja przygotuję sobie tutaj zalewę, bo zrobimy taką pyszną, marynowaną cebulkę, która też takim kwaśno-słodkim smakiem przełamie tutaj inne składniki. Zostańcie z nami do końca, żeby zobaczyć wszystko. Tutaj już mam wodę, dodam zaraz ocet winny i teraz cukier trzcinowy. Syrop klonowy stosujesz w swojej diecie? Zdarza się, zdarza, ale to bardziej dla smaku tak naprawdę. Nawet nie tyle dla samej słodyczy, co żeby nadać taki charakterystyczny smak. Skąd ta droga? Właśnie, od czego się to zaczęło wszystko? Widzisz, Kinga, bo ja tak naprawdę to nie wiem, od czego się zaczęło. Pewnego dnia wstałam i pomyślałam, że chyba mam już dosyć tego ciężkiego życia, które towarzyszy ludziom, którzy mają też dużą wagę. I ja pomyślałam w pewnym momencie, że chcę zawalczyć. Jak długo trwa twoja droga? Do chwili obecnej to jest 3,5 roku. No to pięknie. 3,5 roku to jest, powiem ci, rozsądny czas, bo to jest czas, który pozwala nam chudnąć zdrowo. Ale ty też pokazujesz, że robisz to totalnie samodzielnie. Bo nie ma za tobą sztabu dietetyków. Tak. Nie są to karnety na siłownię. Że to jest wszystko po prostu tylko i wyłącznie twoja własna ciężka praca. I dlatego pomyślałam, że super będzie nauczyć ludzi, że są w stanie zadbać o siebie sami. Zagotowuję całość, bo chcę zrobić marynowaną cebulkę. Ja cię zaraz poproszę, żebyś to wszystko tu wrzuciła, ale ty masz, Kasiu, niesamowicie zaangażowaną społeczność na Instagramie. Tak. Ale przez to, że jesteś kolejnym dowodem, że autentyczność jest walutą przyszłości. Tak, też tak myślę i to prawda, że u mnie jest mnóstwo osób, które chcą dzielić się swoją historią, bo mają takie poczucie, że ja przechodziłam dokładnie przez to samo, przez co oni dzisiaj przechodzą. Ja myślę, że czasami to po prostu społeczeństwo nam wmawia, że my nie możemy być szczęśliwi, skoro mamy więcej, niż może też czasami według innych powinniśmy mieć. Cię dam resztę, trochę zatopić. Dziękuję. Marynowana cebulka się już robi, zaraz wyłączymy tutaj palnik. Ona się tutaj zaraz zmiękczy, wystudzi i będzie cudownym dodatkiem. Twój ulubiony posiłek, lekki posiłek. Lekki? Lekki, wiesz, właśnie. Ja jestem fanką mięsa i tak. Ryb. I ryb, no mamy dzisiaj rybę. Mamy i myślę, że nawet w sałatkach ja jednak lubię przemycać ten dodatek. Teraz cię, Kasiu, poproszę, żebyś oddzieliła białko od żółtka. Ile jajek? Jedno wystarczy, bo chcę z tego zrobić taką, wiesz, panierkę zaraz dla naszego ryby. Piekarnik nastawiłam już na temperaturę 200 stopni i po prostu zaraz zobaczysz, co się będzie działo dalej. Rybę kroję na takie kawałki. Ulubiona ryba, Kasi? Dorsz, pstrok, łosoś, tak naprawdę każda. A powiedz mi, miałaś jakiś taki etap, który był dla ciebie ciężki w tej całej twojej drodze? Wiesz, ja chyba miałam też ogromną determinację, więc nie było takich momentów, kiedy było bardzo, bardzo ciężko. Ja postawiłam sobie pewien cel i starałam się go realizować. Natomiast myślę, że ciężkim momentem może być ten, kiedy ludzie zaczynają dopytywać, co się z tobą dzieje, dlaczego tak chudniesz. Bo wiesz, czasami na przykład boją się, że jesteś chora. Czasami pytają, jak to robisz i oceniają, bo każdy, kogo znają, robił to inaczej. Więc myślą, że twoja metoda jest zła, niewłaściwa. Czasami chcą dawać rady. Wiesz, ja zawsze powtarzam moim obserwującym, żeby jak najwięcej działali w ciszy. Żeby na początku nie mówić komuś, jakie masz plany, tylko kiedy już efekt będzie widoczny, tak. Wtedy dopiero zobaczą. Tak. A to nie jest tak, że teraz naprawdę cały internet widzi efekty, ty też je pokazujesz tak bardzo mocno na twoim Instagramie. Tak, ja je pokazuję bardzo mocno, ponieważ chciałabym pokazać, że można przejść tak spektakularną drogę, bo 100 kilo
ja myślę, że zdajesz sobie sprawę, że jest na przykład jeden potężny mężczyzna. To są dwie drobne kobiety. I teraz wyobraź sobie, że na przykład codziennie nosisz na sobie takiego mężczyznę. Myślę, że takie też porównania są bardzo obrazujące dla tych osób, a przede wszystkim dają im takie poczucie, że oni też mogą, bo większość ludzi jednak ma do zrzucenia mniej niż ja miałam. Ja miałam dużo szczęścia, bo tak naprawdę przy mojej wadze byłam osobą zdrową. I takich ludzi jest naprawdę sporo, że nie mają jeszcze poważnych problemów zdrowotnych i to zdrowie nie zawsze jest dla nich motywacją. I ja im pokazuję, że wiesz, nie mogą wstydzić się, że na przykład kobiety po prostu chcą wyglądać pięknie, że chcą się podobać, że mają marzenia, o których boją się mówić głośno. To ja ubieram w słowa ich myśli. Twój e-book najnowszy, ogromny hit. Dlaczego e-book? Dlaczego taka forma komunikacji z twoimi obserwatorami? Przede wszystkim to było na prośbę moich obserwujących, ponieważ oni chcieli tą całą historię mieć w jednym miejscu. Chcieli mieć taki przewodnik, który poprowadzi ich, tak trochę wiesz, jakby prowadziła ich za rękę. Pokazała im najpierw, jak radziłam sobie z emocjami, jak szukałam motywacji i potem tak naprawdę jak uczyłam się przygotowywać posiłki, liczyć kalorie, co robiłam, kiedy były takie trudne momenty. I okazało się, że ludzie bardzo chętnie poznają tą moją drogę. Powiem ci więcej, bardzo chętnie nią podążają. Do e-booka jest również audiobook. Tak, bo ty jesteś taką mentorką też. Wiesz, ja myślę, że to do ludzi przemawia głos. I oni chcą słyszeć człowieka, bo wiesz, czytając e-booka, tak naprawdę słyszą w głowie swój głos. W Ubitym przez Kasię Białku, które stało się dla mnie takim klejem dla nasion sezamu, obtaczam moją rybę i przekładam na blaszkę. Zaraz jeszcze poproszę cię, Kasiu, żebyś pokroiła mi tak dosyć grubo pieczywo, ciemne. I ono też trafi na tą samą blaszkę, bo piekarnik nastawiłam na temperaturę 200 stopni i tam na 10-15 minut trafi ryba. Ja nie lubię, kiedy ryba jest taka, wiesz, wysuszona. Mhm. Ja lubię, kiedy jest wilgotna w środku, rozpływająca się. No i ten przepis właśnie gwarantuje nam taką rybę. A dodatkowo naprawdę taki pełnoziarnisty chleb na zakwasie jest czymś wspaniałym. Zaraz tą rybę dodatkowo opruszę solą i skropię jeszcze oliwą. Twoja dieta musiała się bardzo zmienić? To, co jest chyba największą zmianą, to jest kontrola ilości spożywanych kalorii. Wiesz, ważysz, liczysz, spisujesz, bo tak naprawdę musisz odżywiać. Wiesz, to jest coś, czego można się nauczyć. To się wydaje trudne. Natomiast myślę, że kwestia tygodnia, może dwóch i pewne rzeczy już uczymy się. Na przykład wiemy, ile kalorii będzie miała taka kromka chleba, ile kalorii będzie miał kawałek ryby. I to jest też moment, kiedy my na przykład, wychodząc gdzieś na miasto na obiad, możemy chociaż orientacyjnie szacować, ile dany posiłek ma kalorii. I wiesz, ja zawsze mówię moim obserwatorom, żeby zaczęli liczyć kalorie i myślę, że wtedy zdziwią się, jak dużo tych kalorii przyjmują. Bo często musimy zaznaczyć, że chudniemy na deficycie kalorycznym. Oczywiście, chudniemy na deficycie kalorycznym. I bardzo często piszą do mnie osoby, które mówią, Kasia, ja mało jem i tyję. Ja mówię, czy mało znaczy mało kalorycznie, czy jest mała objętość, czy tak naprawdę tych kalorii jest mało. Pochudniemy wtedy, kiedy przyjmujemy bezpieczną dla naszego organizmu ilość kalorii, ale niższą niż nasze całkowite zapotrzebowanie. Albo jeżeli zwiększamy ilość ruchu. Oczywiście. Dobra, wkładam nasze pyszności do piekarnika i zaraz zajmiemy się resztą naszego przepisu. Skoro rybę mamy w piekarniku, mam też dla Was całą playlistę z przepisami właśnie na ryby. A my z Kasią zajmujemy się przygotowaniem sosów do tej naszej sałatki. No i dla mnie sałatka nie może być sucha. Oczywiście. Musi być taka, wiesz, musi tam być mnóstwo dressingów rozmaitych. I my przygotujemy taki w stylu azjatyckim, gdzie będzie sos sojowy, imbir. Imbir, lubisz imbir? Lubię imbir, bardziej nawet zimą niż latem, ale owszem. Ścieram go na tarce. Ja jeszcze dodam znowu odrobinę tego syropu klonowego lub innego słodzidła. Można też dodać na przykład erytrytolu, ksylitolu. Tak, i wtedy będzie w ogóle już tak niskokalorycznie. Jak wygląda żywieniowo twój dzień? Wiesz, ja jestem osobą bardzo zapracowaną tak naprawdę i ja nie bardzo mogłam sobie w zasadzie nigdy w życiu pozwolić na to, żeby jeść 5 posiłków. Więc ja postawiłam na to, żeby jeść na przykład 2-3 razy dziennie, ale duże posiłki, takie, które mnie sycą. Co jem? Tak naprawdę jem to, na co mam ochotę.
Oczywiście zachowuję rozsądek, bo to nie mogą być rzeczy, które będą miały bardzo dużo kalorii, bo ja jednak lubię takie jedzenie objętościowe. I na przykład tak jak dzisiaj robimy tą sałatkę, gdzie będzie dużo sałaty, będzie dużo warzyw, będzie ryba i to będzie taka duża porcja, to właśnie robimy dokładnie takie danie, jakie ja lubię w swojej kuchni. Dodaję teraz majonez. I teraz tak, co o tym majonezie? Czy... Co myślę o majonezie? Wiesz, ja myślę, że tak naprawdę od czasu do czasu łyżeczka majonezu, czy nawet dwie, nie zaszkodzi. A ja polecam jeszcze dodatkowo ją wymieszać z jogurtem. Tak, z jogurtem. Możemy wymieszać tak jak teraz mieszasz, chyba z sriracha, prawda? Tak, dokładnie. Więc ja myślę, że to też jest super połączenie. Jogurt, skyr, możemy też skyru naturalnego dodać. I to będzie bardzo fajny sos. Ten smak majonezu nadal będzie, ale tak, będzie troszkę lżej. No dobra, a czasy już słodycze? Myślę, że częściej. Wiecie, dlaczego pytam? Bo ja właśnie Kasię kojarzę z tego słodkiego świata idealnych wypieków. Ja myślę, że częściej niż ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę z redukcją wagi, by pomyśleli. Ale ja też uczę swoich obserwujących, żeby nauczyli się przygotowywać takie lekkie słodycze. Tak jak wspomniałaś o erytrolu. Wiesz, ja piekę mnóstwo serników i u mnie na Instagramie tak naprawdę jest bardzo dużo słodkich przepisów, które na przykład zamiast cukru zawierają erytrytol. Kasiu, teraz przygotowujemy już właśnie sałatę, więc mnóstwo zieleniny tutaj będzie. Ja Cię poproszę, żebyś mi przekroiła w pół pomidorki koktajlowe i po prostu wrzucała tutaj do tego szpinaku. Ja jeszcze dodam, kolendrę lubisz? A powiem tak, w daniach azjatyckich owszem, myślę, że tu będzie świetnie pasować. Zaraz wszystko opruszymy solą i delikatnie skropimy oliwą, żeby wymieszać te wszystkie składniki. Usługujcie się też w kuchni dłońmi i dzięki temu rozprowadzimy właśnie oliwę na każdym listku i ta sałatka nie będzie sucha. I dla mnie to jest bardzo ważne właśnie, żeby te warzywa miały maksimum smaku i wartości. Jakie plany na przyszłość? Właśnie będziesz jeszcze chudła? Tak, nadal jestem na redukcji. Idzie ona bardzo powoli, stopniowo, bo też ja uważam, że to tempo chudnięcia ma znaczenie. Ma znaczenie do tego, jak wyglądamy, ma znaczenie dla naszego organizmu i ja jestem troszkę przeciwna temu, żeby to był bardzo szybki proces. Więc owszem, jeszcze jestem na redukcji. Natomiast to, z czym chyba wiążę w tym momencie takie swoje największe plany, to z tym, żeby pomagać innym ludziom, żeby pokazać tym ludziom, którzy martwią się, że dla nich już nie ma szans, że są w stanie to zrobić. Dobra, idę po rybę. Właśnie mówiłyśmy też na temat kalorii. Zmieniłaś też moje myślenie na ten temat, bo ja jestem osobą, która totalnie nie liczy kalorii, ponieważ kocham gotować, kocham jeść. I ja znowu, wiesz, inaczej robię te deficyty kaloryczne właśnie przez ruch. Są ludzie, którzy naprawdę nie lubią ruchu, nie lubią sportu i powiedzą, ja nigdy nie schudnę, bo ja nie pójdę na siłownię. A ja mówię, to licz kalorie, schudniesz, czasami troszkę wolniej, ale schudniesz. Niektóre osoby mówią, że nie są w stanie na przykład właśnie jeść tylko takich sałatek. Ja mówię, ale nie eliminuj tych produktów, które lubisz. Jeżeli ktoś lubi pieczywo, niech je pieczywo. Dobre, wartościowe pieczywo. Na przykład takie, jak tutaj dzisiaj mamy. Jeżeli ktoś lubi awokado, które nie ma najmniej kalorii, ale też jest super i powinno znaleźć się w tej diecie, niech zje to awokado. Budujemy naszą miskę dobra. Oczywiście. Komosa ryżowa. Obecna w twojej diecie. Ja też kocham komosa. Fantastycznie. Źródło cennego białka i wiecie, pełnoziarniste produkty kochamy, po prostu. Tak. Teraz spora ilość naszej sałaty, no bo musi być kolor przede wszystkim. Pięknie. Ja Cię poproszę, Kasiu, żebyś dodawała jeszcze kiełki. Tutaj mamy dodać, co chcę. Można, co chcesz. Okay. Ja może jeszcze pomidorków. A ja jeszcze zaraz awokado tu wyłożę. A jest taki produkt, który kochasz, a musiałaś z niego zrezygnować? Nie musiałam, ale kocham. To są lody. O. I muszę powiedzieć, że absolutnie moim hitem są lody z Lidla. Lody proteinowe. O. Na pudełeczku mam napisane, te mają 295 kalorii, te 350. Ja zjem całe pudełko. Jestem szczęśliwa. Wiem, ile kalorii spożyłam. Wiem, że w tych lodach jest sporo białka i nie musiałam zrezygnować z tego, co uwielbiam. Od lat uwielbiam lody. Dodam jeszcze właśnie grzanki pełnoziarnistego pieczywa, jeżeli ktoś by chciał sobie po prostu zaraz zanurzyć. No i nasza ryba cudowna. Zobaczcie, jak ona pięknie się upiekła.
Do tego ten chrupiący sezam, to jest coś cudownego. Tu jeden kawałek. To jest naprawdę miska pełna dobra. Jak to, co robi Kasia. Po prostu to jest miska stworzona pod ciebie. I to jest dowód na to, że można jeść fantastycznie, że można jeść ze smakiem i że to może pięknie wyglądać. Bo ty doskonale wiesz, że my jemy oczami. Tak, tak, jemy oczami. No, wygląda to obłędnie. Dodatkowo jeszcze wszystko poleję naszym sosem w stylu azjatyckim. Pozwól, że dodam szczypioru, który też dla mnie świetnie pasuje do ryby. Pięknie. No i jeszcze odrobina naszego. A powiedz mi, czy my dodamy również do tego tą marynowaną cebulę? Tak, dodamy, tylko zapomniałam i właśnie dobrze, że ciebie tutaj mam. Kochana, to teraz jeszcze najważniejsze pytanie. Twój Instagram nazywa się 100 kg lżejsza. I powiedz mi, czy to było zaplanowane, wiesz, wiedziałaś, że tak się strzeli, że to będzie takie wszystko... Decyzja o tym, że ja opowiem moją historię, tak naprawdę została podjęta, kiedy mnie było mniej 85 kilo. A 100 kilo? Bo taki od początku był plan. Bo pomyślałam, że fajnie by było móc powiedzieć, zrzuciłam 100 kilo. Bo wiesz, to jest trzycyfrowa liczba. To jest dużo. Uwielbiam osoby, które niosą zmianę i zachęcają nas do tego, pokazują, że się da. Kasiu, jesteś wyjątkową kobietą, inspiracją i dziękuję ci za ten wspólny czas i dałaś mi naprawdę tym liczeniem dużo do myślenia. Dziękuję ci za ten czas, bo to była ogromna przyjemność móc przygotować z tobą tak piękne danie. No to co, próbujemy? No jasne, wy też próbujcie. No i koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, co myślicie. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej inspiracji, zajrzyjcie na profil instagramowy Kasi 100 kg lżejsza. A ja wszystkich moich obserwujących zapraszam do subskrypcji kanału Kuchnia Lidla i znajdziecie tutaj mnóstwo fantastycznych przepisów. I cudownych gości. Do zobaczenia.